Jednym z najczęstszych pytań, które spływa do Szkoły Biblijnej Hosanna i do mnie osobiście, jest pytanie o to, który przekład Pisma Świętego na język polski jest najlepszy, którą Biblię sobie kupić. I tak zrodziła się idea, aby przygotować dla Was serię filmików poświęconych poszczególnym tłumaczeniom Pisma Świętego na język polski, ponieważ nie chcę Wam dawać takiej krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi, kupcie sobie tę Biblię albo tę Biblię. Chcę raczej dostarczyć Wam pakiet informacji, na podstawie których Wy sami wyrobicie sobie opinię, które tłumaczenie Biblii jest dla Was najwłaściwsze. I dzisiaj zajmiemy się Biblią Paulistów, przekładem katolickim, najnowszym albo jednym z najnowszych. I powiemy sobie, jakie są plusy i jakie są minusy tego przekładu. Nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych przekładów. Ja sam często, przygotowując jakieś wypowiedzi, jakieś artykuły albo nagrywając podcasty biblijne, korzystam właśnie z tego przekładu, więc jest to jeden z moich ulubionych przekładów, ale również i ten przekład, chociaż bardzo dobry, posiada pewne mankamenty. Pamiętajcie, że żadne tłumaczenie Pisma Świętego nie jest idealne. W każdym można znaleźć coś, co sprawia, że możemy mieć do tego przekładu jakieś zastrzeżenia. A więc zaczynajmy. Tak jak powiedziałem, Biblia Paulistów jest przekładem katolickim, ale rzetelnym. W przeciwieństwie do Biblii Tysiąclecia, ze świecą szukać wpływu teologii katolickiej na ten przekład. To znaczy, tłumacze starali się tłumaczyć w sposób obiektywny i nie przekręcać tłumaczenia w taki sposób, aby doktryna katolicka rządziła tym przekładem. Są jednak pewne, bym powiedział, takie delikatne nagięcia tekstu właśnie pod doktrynę katolicką. I na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie, apostoł Paweł wymienia cechy, jakie powinien posiadać biskup. A więc kiedy Kościół zastanawia się nad wyborem biskupa, osoby, która będzie zawiadywać wspólnotą chrześcijan, to musi się kierować określonymi kryteriami. I apostoł Paweł te kryteria w liście do Tymoteusza wymienia. No i Biblia Paulistów w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie mówi tak. Biskupem nie może być nowo ochrzczony, aby nie uniósł się pychą i nie został potępiony jak diabeł. Czyli nie może to być człowiek, który dopiero co przyjął chrzest. Tak byśmy zrozumieli, czytając Biblię Paulistów. Z kolei inny przekład katolicki, a więc Biblia Poznańska, tłumaczy ten werset troszkę inaczej. Biblia Poznańska mówi w tym miejscu, nie może to być człowiek świeżo nawrócony, by go nie zaślepiła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie. Czy widzicie różnicę? No, różnicę widać, bo zaznaczyłem to na żółto. Biblia Paulistów mówi nowo ochrzczony, nie może być nowo ochrzczony, a Biblia Poznańska mówi nie może być świeżo nawrócony. Czy jest różnica między nowo ochrzczony a nowo nawrócony? No, w Kościele katolickim z pewnością jest różnica, dlatego że chrztu w Kościele katolickim udziela się niemowlętom, które nawrócone nie są. Czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest świadomym odwróceniem się od grzechu starego życia i jednoczesnym zwróceniem się w wierze ku Chrystusowi. Jest to akt świadomy, jest to swego rodzaju wybór. Pismo Święte wzywa ludzi, nawróćcie się. Jezus Chrystus wzywał ludzi, mówił, nawróćcie się. A więc kierował do nich takie wezwanie. Czym innym jest nawrócenie, czym innym jest chrzest. Można być ochrzczonym, ale można być nienawróconym. Można być ochrzczonym, bo mama i tata zanieśli mnie do kościoła i tam ktoś udzielił mi chrztu, albo nawet w wieku dorosłym ktoś może przyjść do kościoła i przyjąć chrzest, bo na przykład chciałby się ożenić z ładną dziewczyną, która jest chrześcijanką, więc może w ten sposób będzie starał się tą dziewczynę przekonywać, żeby ona zwróciła na niego uwagę, prawda?
Chłopak wie, że dla dziewczyny wiara jest czymś ważnym, no to się ochrzcił, żeby jej było miło, żeby ona po prostu darzyła go jakąś sympatią, jakimś uczuciem. Więc można być ochrzczonym formalnie, tak ludzie z zewnątrz będą patrzeć i będą widzieć, tak, on jest ochrzczony, ale można być nienawróconym. Więc różnica jest. Jest różnica między nowo ochrzczony a świeżo nawrócony. Kto ma rację? Czy rację ma Biblia Paulistów, czy rację ma Biblia Poznańska? Rację w tym przypadku będzie miała Biblia Poznańska. Pismo Święte mówi nie o akcie chrztu w tym miejscu, ale mówi o wewnętrznym przeżyciu. O wewnętrznym przeżyciu. To nie wystarczy, że biskup będzie ochrzczony, bo na przykład rodzice go ochrzcili, bo na przykład przyjął chrzest, bo tak wypadało. Nie. On ma być autentycznie nawrócony i to nie nawrócony dzisiaj albo wczoraj, bo jeszcze miałby za mały staż, prawda? Za mały staż, tylko ma być nawrócony dawno, żeby w tej wierze chodził długo, żeby podążał za Chrystusem latami, żeby czegoś w tej wierze doświadczył i mógł się potem tym swoim doświadczeniem dzielić z innymi. A więc rację ma przekład katolicki Biblia Poznańska. Biblia Paulistów niestety rozmywa akt nawrócenia. Rozmywa akt nawrócenia. Jak wiemy, w Kościele katolickim bardzo dużą rolę odgrywają obrzędy, odgrywają sakramenty. Kościół katolicki jest kościołem obrzędowym. Mało się tam mówi o wewnętrznym przeżyciu, o wewnętrznym doświadczeniu. Raczej chodzi o tą kartkę od spowiedzi, prawda? Nie o jakieś wewnętrzne doznanie. A Biblia w tym momencie właśnie mówi o doświadczeniu, mówi o akcie woli, mówi o tym, co się dzieje w duszy człowieka, a nie o tym, w jaki sposób człowiek swoją wiarę uzewnętrznia poprzez udział w jakichś obrzędach, sakramentach, liturgii Kościoła. Generalnie w oryginalnym tekście Pisma Świętego, a jak wiemy, Nowy Testament został spisany po grecku, jest słowo neofyton. Neofyton. Fyton, to dobrze wam się to kojarzy z fitologią, nauką o roślinach. Roślinka, neo, nowa roślinka, czyli takie nowe stworzenie, nowa roślinka, ktoś, kto właśnie przez Boga został stworzony na nowo, dopiero co. I tutaj zgadzam się z Biblią Poznańską, że dobrym przełożeniem tego neofyton jest właśnie świeżo nawrócony. Świeżo nawrócony. Tak więc Biblia Paulistów jest przekładem rzetelnym. Ze świecą i z lupą szukać w niej takich naleciałości katolickich, naleciałości konfesyjnych, ale niestety się zdarzają. I w tym przypadku górę wzięło zamiłowanie właśnie do tej obrzędowości, do sakramentów, do tego, co zewnętrzne, a powinno zostać tutaj wyeksponowane to, co wewnętrzne, to, co się dzieje w duszy. Jeszcze jeden przykład. Przykład pochodzący z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, 30 werset. Tam apostoł Paweł z kolei mówi, w jaki sposób powinno się przystępować do komunii, do pamiątki wieczerzy pańskiej, do Eucharystii, jak to woli, a więc spożywać chleb i wino, bo w Biblii, w Kościele, wśród pierwszych chrześcijan w czasie komunii jedzono chleb i pito wino. Nie tylko, że tam ksiądz pił wino, ale wszyscy chrześcijanie pili wino. Więc apostoł Paweł wyjaśnia, w jaki sposób to robić. Daje wskazówki, ale też przestrzega, że jeżeli ktoś będzie uczestniczył w komunii, w pamiątce wieczerzy pańskiej w sposób niewłaściwy, to niestety ściągnie na siebie przekleństwo, ściągnie na siebie karę Bożą i uzasadnia. Biblia Paulistów mówi, właśnie dlatego tak wielu wśród was jest słabych i chorych, wielu też zmarło. Czyli jeżeli ktoś niewłaściwie, bez odpowiedniego namysłu, bez odpowiedniej dyscypliny wewnętrznej, przystępuje do komunii, to naraża się na słabość, na chorobę, a nawet Pan Bóg może go uśmiercić. No ale
najznamienitszy chyba i najdłużej będący w użyciu przekład katolicki, czyli Biblia Jakuba Wójka, powiada w tym miejscu: dlatego między wami wielu chorych i słabych i wiele ich zasnęło. Czyli Jakub Wujek nie mówi o śmierci, tylko mówi o zaśnięciu. No i tutaj uzewnętrznia się pewna zaleta Biblii Paulistów, która czasami jest wadą. Mianowicie tłumacze Biblii Paulistów wzięli sobie za cel, aby uczynić swój przekład maksymalnie przystępnym dla ludzi. Żeby ludzie, którzy sięgną po tę Biblię, nie męczyli się z trudnym językiem, z jakimiś trudnymi pojęciami teologicznymi, żeby ludzie, którzy będą czytać tę Biblię, nie musieli się przedzierać przez zawiłości teologiczne, tylko mogli przeczytać i zrozumieć. Jest to wielka zaleta tej Biblii. Ale czasami w celu osiągnięcia tego efektu, tej zrozumiałości, tłumacze zmieniają trochę ten przekład. Nie oddają go dokładnie tak, jak był w oryginale, tylko z przekładu robią czasami komentarz. Ja osobiście jestem zwolennikiem, aby przekład był osobno, a komentarz, przypisy do przekładu umieszczać gdzieś na dole, na boku, w osobnej książce, właśnie w przypisach. Żebyśmy wiedzieli, co jest natchnionym tekstem świętym, żebyśmy wiedzieli, co wyszło spod piór apostołów i ich najbliższych współpracowników, a dzięki przypisom, dzięki komentarzowi, żebyśmy lepiej ten tekst mogli rozumieć. Natomiast tłumacze Biblii Paulistów czasami łączą jedno z drugim. To znaczy, biorą tekst Pisma Świętego, ale nieznacznie go modyfikują, aby był bardziej zrozumiały. Bo Pismo Święte w istocie mówi o tym, że wielu zasnęło. I ja wiem, że ktoś, kto nie jest obeznany z teologią chrześcijańską, po raz pierwszy czyta Pismo Święte, pomyśli sobie, no fajnie, niegodnie przystąpili do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, przyjmowali komunię trwając w grzechu, no to zasnęli. No, któż z nas by nie chciał się wyspać, prawda? No, niektórzy marzą wręcz o tym, żeby sobie pospać dłużej. Każdy z nas lubi spać. Sen nie jest niczym złym. W jaki sposób sen może być karą od Boga? No ale właśnie, Nowy Testament, kiedy mówi o śmierci człowieka, mówi właśnie o tym, że człowiek śpi. Chce w ten sposób podkreślić, że śmierć nie jest końcem egzystencji. Tak jak za każdym razem budzimy się z naszego snu, tak jak sen w naszym życiu jest czymś przejściowym, jest czymś czasowym. Kładziemy się spać, ale potem wstajemy. Tak samo śmierć. Śmierć jest czymś czasowym. Kładziemy się, bo umieramy, ale mocą Bożą zmartwychwstaniemy. I Pismo Święte, czy to Jezus Chrystus, czy to apostoł Paweł, mówiąc o śmierci, często mówi, że człowiek nie umarł, ale właśnie śpi. Przypomnijcie sobie 5 rozdział Ewangelii według Marka, kiedy Jezus wskrzesił z martwych córkę dostojnika żydowskiego Jaira, przełożonego z synagogi, i kiedy pocieszał tego przełożonego, tatę tej córeczki, kiedy mówił do tych ludzi, którzy są tam zgromadzeni, on powiedział: nie, co tu robicie, czemu płaczecie, nie martwcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Tylko śpi. Więc Pismo Święte o śmierci wyraża się w ten oto sposób, że jest to sen, że nawet jeżeli ktoś z bliskich umarł, nawet jeżeli my sami kiedyś umrzemy, to musimy to mieć na uwadze, że to jest czas na chwilę, że ta śmierć nie jest czymś wiecznym, ona nie będzie trwała wiecznie. Bóg dzięki swojej mocy sprawi, że zmartwychwstaniemy. Tak jak położyliśmy się do łóżka, żeby się przespać, tak samo wstaniemy z naszych trumień grobów i będziemy żyć
wiecznie. I ja rozumiem intencje tłumaczy Biblii Paulistów. Ja wiem, że oni chcieli jak gdyby zapobiec, właśnie, to jest dobre słowo, tłumacze Biblii Paulistów chcieli zapobiec nieporozumieniu. Nie chcieli, żeby jakiś nastolatek, który weźmie Biblię, dostał od mamy, od taty w prezencie, będzie ją czytał, no i zobaczy, przystępujesz do Eucharystii, do komunii, do pamiątki w grzechu, no to zaśniesz. No i on sobie pomyśli, no fajnie, no to wreszcie się wyśpię. Oni chcieli zapobiec nieporozumieniu. No, tylko czy ta idea zaśnięcia, ta idea nazywania śmierci snem nie jest czymś pięknym? Czy zmiana przez tłumacza, no bo w oryginale jest faktycznie czasownik spać. Więc apostoł Paweł użył czasownika spać, nie użył czasownika umrzeć. Powiedział spać. I teraz tłumacz dokonał świadomej modyfikacji. Wiem, że miał szczere intencje, że zrobił to w dobrym celu, żeby uniknąć nieporozumień. Ale czy nie lepiej było zostawić czasownik spać i zrobić przypis, że chodzi o śmierć? Czy nie lepiej by tak było? Moim zdaniem byłoby o wiele lepiej. I tak jak powiedziałem, Biblia Paulistów przez tą swoją zrozumiałość, przez tą swoją przystępność jest bardzo dobrym przykładem. Ale w pogoni za tą przystępnością tłumacze dokonali wielu zmian i korekt, które ten tekst zubożyły i które sprawiły, że w istocie w wielu miejscach nie obcujemy z autentycznym tekstem, który wyszedł spod pióra apostoła, ale obcujemy z interpretacją tłumacza, z jego komentarzem, z jego wizją tego tekstu. I jest to wada, moim zdaniem, istotna wada. Na szczęście nie jest to nagminne, na szczęście nie jest to tak, że jesteśmy przez tłumaczy Biblii Paulistów wprowadzani w błąd. Na szczęście nie jest tak, że konfesja, wyznanie tłumaczy Biblii Paulistów narzuca nam pewną interpretację tekstu. Niemniej jednak musimy mieć tego świadomość. Jest to przypadłość nie tylko Biblii Paulistów, jest to przypadłość wielu współczesnych przekładów, które właśnie ubolewają nad tym, że Biblia jest tak trudna, tak ludzie niechętnie ją czytają, bo w wielu miejscach jest zawiła, więc ci tłumacze starają się napisać jak najbardziej współczesnym językiem i napisać w takiej formie, żeby ona była zrozumiała. Ale tym samym, tak powiedziałem, zubażają tekst i pozwalają nas przywileju obcowania z tekstem jak najbardziej autentycznym. To właśnie dlatego w naszym środowisku, w Szkole Biblijnej Hosanna, powstaje nowy przekład Pisma na język polski, który jest współczesny, a więc używa współczesnych słów, ale z drugiej strony jest dosłowny, czyli nie pozwala sobie na mieszanie tekstu natchnionego z komentarzem. Osobno jest tekst, osobno jest komentarz. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pracą, zachęcam Cię do śledzenia tego kanału, aby dowiadywać się coraz więcej o Biblii Hosanna. Niedługo, bo jeśli dobrze pamiętam, 18 września w niedzielę nastąpi prezentacja Ewangelii Marka. Przyjrzymy się, w jaki sposób przetłumaczyliśmy Ewangelię Marka i co mamy Wam do zaoferowania. Więc jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam na tę prezentację. No właśnie. Ja osobiście rozumiem potrzebę przybliżania tekstu Pisma Świętego czytelnikowi, ale uważam, że nie jest dobrą drogą, nie jest dobrym rozwiązaniem, aby przybliżać ten tekst poprzez zmianę samego tekstu. Lepiej przybliżać ten tekst przez wykłady, podcasty, komentarze, przypisy, a nie przez modyfikację samego tekstu.
Podsumujmy. Za co cenimy Biblię Paulistów? No, z pewnością za ładny język. Wyczytałem w internecie, że razem z tłumaczami współpracowali językoznawcy, filolodzy polscy, którzy dbali o to, aby ta Biblia była napisana ładnie po polsku, aby dobrze się ją czytało. I tak faktycznie jest. Jest napisana ładną polszczyzną. Niestety, mimo korekty, jest trochę literówek. Niestety dopatrzyłem się też błędu ortograficznego, nie pisane z czasownikami, niestety. Ale generalnie nie czepiajmy się. Biblia jest ładnie po polsku, jest napisana dobrym językiem, ładnym językiem. Nie ma potworków językowych. Nie ma kalek z języka greckiego. Czyta się gładko, czyta się przyjemnie. Druga zaleta. Jest to przekład zrozumiały. Faktycznie wiadomo, o co chodzi. Czasami ja się wychowałem na Biblii Warszawskiej. To była moja pierwsza Biblia, którą przeczytałem w całości. No i powiem wam, że czasami czytałem i nie wiedziałem, o co chodzi. W przypadku Biblii Paulistów nie ma tego problemu. Czytacie i wiadomo, o czym autor mówi. Jest to przekład zrozumiały. Ale w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu, mianowicie to, o czym powiedzieliśmy. Nadmierne ingerencje tłumacza w tekst. Moim zdaniem nadmierne. No, sami osądźcie. Podałem wam przykład, prawda? Pokazałem wam, że no zostało zamienione słowo sen na śmierć. Moim zdaniem wyszło to na szkodę tekstowi. Tekst został zubożony. Jak wy uważacie? Napiszcie w komentarzach. Co wy o tym sądzicie? Ja osobiście uważam, że czasami to upraszczanie tekstu jest niepotrzebne. Jest niepotrzebne. Nie uważajmy czytelnika za aż tak głupiego, że no nie domyśli się i trzeba mu tak naprawdę prosto z mostu, młotkiem po głowie tam pisać. Nie. Zaufajmy czytelnikowi Biblii. Apostoł Paweł zaufał. Wtedy było jeszcze więcej niewykształconych ludzi niż dzisiaj. Umiejętność czytania i pisania była rzadkością, a mimo to apostoł Paweł zaufał czytelnikowi Biblii i napisał sen. Więc dlaczego my dzisiaj mielibyśmy to zmieniać? Więc nadmierne ingerencje tłumacza w tekst, uproszczenia w dobrej wierze, ale niestety moim zdaniem szkodzące tekstowi, szkodzące temu przekładowi. Jaka ocena? Przekład dobry, jeden z moich ulubionych, rzetelny, nie wprowadzający błąd. Na podstawie tego przekładu wyciągniesz właściwe wnioski. Twoja dusza zostanie nakarmiona Słowem Bożym. Ładną polszczyzną napisany, całkowicie zrozumiały. Jeżeli chcesz komuś kupić Biblię Paulistów w prezencie, nie zastanawiaj się. Dobra cena w porównaniu z innymi tłumaczeniami. Cena jest atrakcyjna. Czegóż można być chcieć więcej? Niewielkie mankamenty są, owszem, ale w innych przekładach znajdziesz tych mankamentów więcej. Więc ja ze swojej strony polecam jeden z najlepszych przekładów Pisma Świętego na język polski, dostępny współcześnie w sprzedaży. Ode mnie 4+, lekko obniżona ocena właśnie za te modyfikacje, które nie służą przekładowi. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli chciałbyś śledzić dalej, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o innych przekładach, to zasubskrybuj kanał, zobacz playlistę, którą stworzyliśmy, która jest poświęcona wyłącznie przekładom Pisma Świętego. Każdemu przekładowi poświęcam sporo czasu, więc naprawdę możesz sobie wyrobić opinię. Jeżeli masz jakieś pytania, zamieść je w komentarzach, ale generalnie zachęcam cię do tego, abyś zainteresował się działalnością Szkoły Biblijnej Hosanna. Wejdź na naszą stronę internetową www.j1213.org. Przygotowaliśmy dla ciebie bardzo dużo
narzędzi do tego, żebyś mógł lepiej poznać Słowo Boże. W szczególności polecam Ci kursy biblijne, polecam Ci nasze podcasty, ale polecam też studiowanie Pisma Świętego w realu, osobiście. Możesz to zrobić ze mną w Sosnowcu, w Zawierciu albo w Częstochowie, więc na dole będzie mail do mnie. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli chciałbyś się ze mną spotkać, chciałbyś przyjść, to zapraszam Cię serdecznie. Szkoła biblijna Hosanna jest prowadzona przez chrześcijan ewangelicznych, ale chętnie uczymy Pisma Świętego wszystkich bez względu na wyznanie i światopogląd. Tymczasem dziękuję Ci dzisiaj za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.